Krzysztof Skiba to legenda polskiej sceny muzycznej. Ostatnio głośno o nim było, gdy wziął ślub z 26 lat młodszą od siebie kobietą. Teraz w wywiadzie za światem gwiazd zdradził, jak zareagował na to, że jego syn jest biseksualny. Krzysztofski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych muzyków w Polsce i lider zespołu. Big po 35 latach małżeństwa z Renatą, z którą ma dwóch synów, zdecydował się na rozwód i rozpoczęcie nowego etapu życia. Związał się z 26-letnią Karoliną. Para szybko podjęła decyzję o ślubie, który odbył się w Łodzi, a ich wesele przyciągnęło wiele znanych osobistości z branży rozrywkowej. Skiba i jego żona są aktywni w mediach społecznościowych, gdzie dzielą się wspólnymi zdjęciami. W wywiadzie ze światem gwiazd Krzysztof Skiba odpowiedział na pytanie, czy zmieniłby coś w swojej przeszłości. Jak sam kiedyś wyznał był niedzielnym tatusiem i mało czasu poświęcał rodzinie. Wiesz co, nie żałuję niczego. Taki jest los dzieci artystów. Ciężko być blisko rodziny, kiedy pół życia spędzasz w trasie, w hotelach. Zawsze starałem się, żeby ten czas dla rodziny poświęcać i było go niedużo. Ale tyle ile mogłem, to tak było. Paradoksalnie najgorsze w tym układzie rodzinnym są sukcesy. Bo jak tata ma przebój, to ma trasę koncertową. Jak ma sukcesy, to ciągle nie wychodzi z telewizji albo nie wychodzi ze studia. Bigcyc nigdy nie był gwiazdą jednego przeboju. Gramy 36 lat, nagraliśmy ponad 20 płyt. Ta nowa płyta ukazała się całkiem niedawno, stwierdził artysta. Nasz reporter spytał, czy synowie Skiby poznali się już z jego młodszą żoną. Muzyk nie chciał poruszać tej kwestii i stanowczo zaprzeczył. Nie, nie, nie. Nie chciałbym rozwijać tego tematu, uciął krótko Krzysztof Skiba. Mateusz Szymkowiak wspomniał później o synu muzyka, który niedawno dokonał co Wtedy Skiba stanął za nim murem. No, nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby nie stanąć w obronie syna. Zresztą on najlepiej broni się sami, to jest dzisiaj coś oczywistego, że ludzie są różni i musimy jako społeczeństwo dosyć kontrowersyjne i takie żyjące często w takim jakimś obyczajowym zacofaniu przyjąć do wiadomości. Jesteśmy częścią Europy, w Unii Europejskiej i obowiązuje poszanowanie każdej jednostki i podpisaliśmy deklarację praw człowieka i obywatela i każdego trzeba szanować. Każdy ma prawo do szczęścia i to, jak kto się kocha i z kim to jest jego prywatna sprawa. Powiedział Skiba, później opowiedział anegdotę o wymianie zdań, jaką kiedyś podjął z politykiem konfederacji. Dopóki nikt nie dokonuje jakichś rzeczy nielegalnych, to nie jest zabronione, to jest częścią natury ludzkiej i musimy sobie uświadomić, że Bóg tak chciał, czy natura chciała. Homoseksualizm. Czy biseksualizm są spotykane także masowo w świecie zwierząt? Ja pamiętam, że rozmawiałem kiedyś na ten temat z Korwinem, Mikke i on mówi, że to jest niemożliwe, że w świecie zwierząt jest homoseksualizm wśród hipopotamów wśród żółwi. Ja mówię panie Januszu no jest na ten temat naukowa literatura no proszę poczytać skąd ma pan wiedzieć, co wróble robią, Weznał muzyk. Poniżej możecie obejrzeć cały wywiad z Krzysztofem Skibą.